Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam do was troszeczkę pogadać. Dzisiaj przyszedł czas na vlog i chciałabym, żebyście troszeczkę poznali więcej szczegółów z mojego życia, a raczej z mojego dzieciństwa. Kiedy przyszłam na świat w 1988 roku, dla moich rodziców to był ogromny szok, bo ciąża przebiegała w 100% prawidłowo. Ja byłam czwartym dzieckiem z kolei, więc moja mama była już wprawiona i nikt nie podejrzewał, że właśnie urodzę się chora. Było to duże zaskoczenie dla moich rodziców, dla lekarzy i wszystkich bliskich. Było to niewątpliwie trudne, ale kiedy przyszłam na świat, to tak naprawdę taki początek, wierzchołek góry lodowej problemów, zmartwień i przeciwności, jakie napotykaliśmy w swoim życiu. Ja szczerze mówiąc podziwiam swoich rodziców, że dali radę i w tamtych czasach, kiedy naprawdę było ciężko o cokolwiek, dali radę. Musieli. Kiedy miałam 3 lata, zaczęłam jeździć razem z mamą do Krakowa, do Prokocimia dokładnie, do takiego szpitala, w którym jako jedyny szpital w Polsce drutował kości dzieci chorych na wrodzoną łamliwość kości. Metoda ta polegała na tym, że w kości, które ja mam po prostu puste w środku, wkłada się drut, który wzmacnia tą kość i dzięki temu złamania były po prostu rzadsze. Ja do tej pory mam w nogach takie druty i mam nadzieję, że jeszcze trochę posłużą, że nie będę musiała ich wymieniać. W każdym razie od 3 roku życia właśnie jeździłam do Krakowa i to jest niesamowite, że w tamtych czasach, to były początki lat 90., w szpitalach było naprawdę ciężko, jeżeli chodzi o sprzęt, który ratował życie dzieci. Teraz, kiedy wchodzimy do szpitali, szpitale są zmodernizowane, sprzęt jest na bardzo dobrej, bardzo dobrej jakości i tak naprawdę teraz dzieci, kiedy idą do szpitala, nie martwią się, że nie będzie miała ich jaka aparatura leczyć czy ratować. Wszystko dzięki tak naprawdę jednej fundacji, która już od 22 lat wspiera i ratuje życie. Będę tu mówić o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Wiem o tym, że jest wielu zwolenników i przeciwników, ale jednak co roku wszyscy wychodzimy na ulicę i wspieramy tą fundację. Ja nigdy nie zapomnę, kiedy budziłam się po operacjach i wokół mnie stał sprzęt monitorujący z czerwonymi serduszkami i napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Co roku wychodzę na ulicę, żeby wesprzeć tą akcję, bo wiem z własnej autopsji, z własnego doświadczenia, że sprzęt, który WOŚP kupuje, naprawdę ratuje życie. Naprawdę jest niezbędny. I to dzięki między innymi ich inicjatywie dzieci teraz nie martwią się o to, czy sprzęt jest, czy go nie ma. Bo WOŚP dba o to, żeby
szpitale dostawały jak najlepszą aparaturę. W tym roku WOŚP zbiera na ratowanie małych dzieci oraz na godne życie starszych ludzi. I chciałam Was bardzo serdecznie zachęcić do tego, abyście wspierali WOŚP i wrzucali chociażby tą jedną złotówkę. To jest Wasza jedna malutka cegiełka, która być może uratuje jakieś życie albo pomoże komuś godnie przeżyć te ostatnie miesiące, lata, nie wiadomo. Także jest mi bardzo, bardzo miło, że my, youtuberzy, my, twórcy YouTube'a, zaangażowaliśmy się w tak piękną akcję, jaką jest wirtualna puszka. A wirtualna puszka jest to miejsce, w którym możemy przekazać swoje pieniążki właśnie na WOŚP. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie i jest mi bardzo miło, że dołączyłam do grona bardzo fajnych ludzi o ogromnym sercu, którzy wspierają, którzy wiedzą, co w życiu jest ważne, bo najważniejsze w życiu jest życie. I strasznie jest mi miło z tego powodu. Oczywiście na dole macie też link z takim przekierowaniem do playlisty różnych filmików twórców YouTube'a. Nie jest to tylko światek urodowy i to jest właśnie najpiękniejsze, że nie znamy się, a jednak łączymy się w tym miejscu i dla jednej ważnej sprawy i szczytnej łączymy się w jedno. Mam nadzieję, że Wy też pomożecie i klikniecie do naszej wirtualnej skarbonki i dzięki temu będziemy mogli pomóc i uratować niejedno życie. Także liczę na Was. Ten filmik to taka trochę, wiecie, osobista refleksja, bo ja nigdy nie przestanę mieć ogromnej wdzięczności do organizacji, fundacji, do ludzi, którzy bardzo mocno wpłynęli na moje życie, którzy starali się, żeby moje życie wyglądało teraz tak, jak wygląda. WOŚP nie znam je osobiście, ale nieraz pomogli mi bardzo namacalnie i jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczna. Warto po prostu pomagać i pamiętajcie, że dobro powraca. Ja wiem, że to jest takie dosyć duże hasło, ale ja wierzę, że to, co zasiejemy i to, co damy z siebie, wróci do nas kilkukrotnie, także mam nadzieję, że włączycie się w tą piękną akcję i że będziemy razem tego dnia, a ja Was w tym momencie ściskam bardzo serdecznie i dziękuję, że wysłuchaliście. Więcej o moim dzieciństwie mam zamiar poopowiadać Wam w innych vlogach i mam nadzieję, że będzie dużo radości w tym. Dzisiaj po prostu chodziło o to, żebyśmy się razem połączyli i żebyście zobaczyli, że jestem żywym przykładem tego, że to nie jest pusta akcja, że to nie jest akcja, w której nie widać przełożenia. Ja podpisuję się 2 rękami i na pewno 12 stycznia wyjdę, wrzucę swoją cegiełkę i będę się cieszyć z tego, że mogłam pomóc teraz, nagrywając filmik i tam gdzieś na mieście. Także trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie, żeby zajrzeć tutaj na dole do linków, tutaj macie wszystko, zachęcam do odwiedzenia.
Całuję i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Siema!